Dobry wieczór, kochani. Czekajcie, muzyczkę ściszę. Dobry wieczór i dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kochani, takie ten. Postkomentum, bo dawno nie było. Słuchawek nie ma. Postkomentum, bo dawno nie było. No właśnie. Trzeba sobie porozmawiać o różnych rzeczach, na przykład pokomentować wasze komentarze. To jest coś, co nas podnieca, to się nazywa kasa. Nie, w moim przypadku. Fajnie spędziliście weekend, bo ja przesympatycznie, na ciężkiej pracy. Jestem wywalony jak dzik po westernie, nie dzik, tylko koń po westernie. No, ale ciesząca praca, naprawdę. Fajnych mam terapeutycznych widzów. Fajnie jest też wiedzieć, że się komuś pomaga. To są fajne uczucia. Słuchajcie, jest petycja. Będzie się znajdowała w linku pod filmem. Znajdziecie linka do mojej grupy facebookowej Jakubowski76. Gadam, bo lubię. Tam zamieszczam petycję, którą trzeba podpisywać. Trzeba. Prawie nigdy was o coś prosiłem, więc teraz was proszę. Podpisujcie. Jest to petycja w obronie białych farmerów w południowej Afryce. Ponieważ eskalacja morderstw na podstawie ostatniej ustawy rządu południowoafrykańskiego czarnego, zresztą eskalacja brutalnych morderstw w stylu UPA dosłownie w południowej Afryce dokonywanych na białych farmerach poszła już tak daleko, że biali farmerzy wręcz błagają kraje Europy Zachodniej i Ameryki, żeby im pomogli uciec. Więc dramat się rozwija. Ale za dramat medytujemy i za dramat się modlimy. Dramat nie musi być dramatem. Mamy szansę pomóc. No nie, wiecie, ja jestem emocjonalnie związany z tym tematem i dlatego też zależy mi na tym, żebyście podpisywali petycję. Poza komfortem, to dobrze, że mnie poinformowałeś, że masz wyzwanie bez... Poza komfortem to jest ten nowy kanał, chłopak, który zaczął nagrywać, którego reklamowałem parę odcinków temu. Zaczął nagrywać i że postanowił mieć wyzwanie bez Facebooka, więc się odezwie, jak wróci. Dobrze, odezwij się, jak wrócisz. Pod komentum, zresztą zaczynam jak zawsze od początku, czyli od końca, czyli najświeższe wpisy najpierw. No tak, bo sobie od góry lecę. Tak mam, bo wygodniej. Mark Michalski, piszesz Mosiek? Mosiek? Do mnie Mosiek? Mosiek się kojarzy pejoratywnie. Znaczy nie, żebyś mnie obraził. Zresztą tam trochę niżej jeden z widzów mnie przeprasza, że mnie obraził na Facebooku. A ja mu napisałem, że mnie nie obraził. No bo wiecie, moje podejście od kilku lat do kwestii obrażania mnie jest, czy w ogóle obrażania kogokolwiek, jest następujące. Mnie się nie da obrazić. Dlaczego? Ano dlatego, że... I to też do ciebie, Mark Michalski. Nie da się mnie obrazić z dwóch powodów. Jeżeli mówisz coś do mnie i jest to prawdą, to jakże mogę się obrażać o to, że jest to prawdą? Nawet przykro. Taką prawdę się bierze na klatę. Jeżeli mówisz coś o mnie lub do mnie, co jest nieprawdą na mój temat, to jakże mogę się obrazić o to, skoro to nie dotyczy mnie? Gadasz do mnie, zarzucasz mi, ale to nie jest o mnie, więc nie mogę się o to obrazić. Ale Mosiek, znaczy wiem, no masz jakieś emocjonalne podejście chyba, Mark Michalski. Przecież oglądamy cię od samego początku, niestety muszę powiedzieć, jakość twoich filmów poszła w dół. Wygląda, jakbyś robił to na siłę. Tematyka jest ostatnio po prostu nudna i bez sensu. Daj sobie spokój z tym radiem, z YouTube'em nie wyrabiasz. Z radiem sobie nie dam spokoju, wręcz przeciwnie. Takie wpisy mnie wręcz zachęcają, żeby robić jeszcze więcej i więcej. Zresztą, Mark Michalski, ja nie potrzebuję twojej zgody na to, żeby robić radio lub nie. Więc wpis pod tytułem Daj sobie spokój z radiem jest wpisem do nikogo, bo na pewno nie do mnie. Poszła w dół jakość moich filmów. Jakość moich filmów nigdy nie była zachwycająco wielka. Zawsze taka sama. Jeden z widzów tam narzeka na tło, że jest nie takie, żebym zmienił. Nie będę zmieniał tła, tło jest zawsze takie same. Jak jest mało atrakcyjne tło, wydawało mi się, że liczy się treść, a nie tło. Dla większości z was oczywiście tak, a dla tych, którzy nie... I dla ciebie też, Mark Michalski, piszesz, że jakość moich filmów poszła w dół, wygląda, jakbyś robił to na siłę. Nie, nie robię na siłę. To, że nagrywam zmęczony, tak jak dzisiaj na przykład, po 7 terapiach, z czego 3 były prawie 2-godzinne, to nie jest nagrywanie na siłę.
To jest nagrywanie pod wpływem zmęczenia też. Jestem zmęczony, ale nagrywam nie dlatego, że muszę, bo nikt za to nie płaci, tylko dlatego, że chcę. Tematyka, owszem, może być nudna i bez sensu dla kogoś, kto poszukuje sensacji. To zapraszam do Atora. Ator nagrywa codziennie fantastyczne i sensacyjne nagrania. Sam słucham, sam oglądam. Jest masa innych youtuberów, którzy grzeją świetnymi tematami codziennie. Ja ostatnio nie. Zresztą już od jakiegoś czasu przestałem grzać medialnymi tematami, bo stwierdziłem, że nie jest mi to do niczego potrzebne. Oglądalności nabijać sobie nie muszę, bo nie chcę. To, co mam, mi wystarcza. Ja mam wyselekcjonowaną w większości bardzo fajną grupę wartościowych widzów, a nie przypadkowych 30 tysięcy ludzi, którzy po prostu kliknęli mój film, bo jest chodliwy temat o gwałcie, o niesłusznym wyroku za morderstwo i gwałt, o wojnie angielsko-rosyjskiej, o III wojnie światowej i o przepowiedniach baby Wangi. No nie. Więc Mark Michalski, jeżeli piszesz, że oglądasz mnie od samego początku, dziękuję za to bardzo, ale jeżeli, przyjacielu, uznajesz, że idę w dół i nie spełniam twoich oczekiwań, to zawsze możesz zmienić kanał. Jest to proste. Przecież ja cię na siłę nie trzymam, tak samo jak nie zapłaciłeś rocznego abonamentu za oglądanie mnie, więc jeżeli nie odpowiada ci to, co robię, to po prostu zmień kanał. Proste. To jest też kwestia tego, że dzięki Bogu widzów tego rodzaju chyba nie mam, albo jeżeli już, to bardzo niewielu. Kiedyś rozmawiałem o tym z Jasminą ze Stanowo.com. Tak a propos pozdrowienia od Jasminy. Jasmina znalazła nowe miejsce na ziemi w Stanach. Rozmawialiśmy ze sobą już kilka razy przez Skype'a ostatnio, ale to nie mogę powiedzieć. Na razie nie chcę. Rozmawiałem też na ten temat z Atorem. Rozmawialiśmy o tym, że twórczość youtuberów, twórczość w cudzysłowie, twórczość, znaczy no, jest to twórczość, bo jednak coś tworzymy, przeznaczamy na to czas, przeznaczamy na to siebie, jest kompletnie nie pod ochroną, jest rzeczą, którą, to też jest ciekawe zjawisko, że część widzów, część YouTube'owych widzów, im się wydaje, że skoro zasubskrybowali kanał, to YouTuber stał się ich własnością. No nie. YouTube'owanie jest wolnym gadaniem, mniej lub bardziej profesjonalnym, mniej lub bardziej do rzeczy w przestrzeni internetowej. Jest dowolność wyboru. Możesz to oglądać, możesz tego słuchać lub nie. Nikt cię nie zmusza ani do tego, żeby tego słuchać, ani nikt cię z kanału nie wyrzuca. Więc to jest twój wybór. Więc jeżeli już masz pretensje i narzekasz jeden z drugim, to narzekaj na samego siebie, że dokonałeś złego wyboru, oglądając Jakubowskiego i zmień kanał. Proste. Mark Michalski, z serdecznymi pozdrowieniami. Tak jak napisałem, piszesz, daj sobie spokój z tym radiem. No nie, nie dam sobie. Czy ci się to podoba, czy nie? I co mi zrobisz? Wiecie co? Właśnie to lubię najbardziej. Siedzę przed kamerą i nie, że to ja mam władzę, tylko tak, no co mi zrobisz? Jak tak będę nagrywać? Czy się to komuś podoba, czy nie? I pamiętajcie, to jest kolejna lekcja asertywności i zwłaszcza dla tych z was, widzowie, którzy mają kłopoty czy problemy z asertywnością właśnie. To jest właśnie to. Nikt niczego wam nie może nakazać, nikt niczego wam nie może zabronić, o ile oczywiście jest to zgodne z prawem. I na sam koniec właśnie mówię, co mi zrobisz? Pozdrawiam cię, Mark Michalski. Agnieszka M, wspaniały pomysł z powrotem do starego radia. Agnieszka M, no właśnie, powrót do starego radia to jest całe clue. To jest całe clue i założenie. Słuchajcie, ja w ogóle dzięki temu, że zacząłem ogłaszać to radio i ogłaszać swoje prośby o to, żeby jeżeli ktoś jest wśród was, widzowie, którzy tworzy swoją muzykę na przykład, albo potrafi fajnie interpretować tekst, albo prowadzi jakąś taką aktywność interesującą w sensie tematycznym, którą chciałby się podzielić, tak? Ci, którzy, widzowie, którzy moi, którzy na przykład prowadzą różnego rodzaju poradniki, chcą prowadzić na temat fizyki, chemii, biologii, jak się uczyć języków obcych, jak uprawiać skutecznie sport, jak schudnąć, wszystkie tematy, które są ciekawie przekazane, jak najbardziej zapraszam. I ja nawet nie wiedziałem, że wśród was, moi widzowie, jest tak wielu wspaniałych, zdolnych ludzi,
którzy tworzą na boku fantastyczne rzeczy. Na boku tak zwanym, czyli tak naprawdę w ukryciu. No. Katarzyna 14-10, co to było w oknie? Wóz strażacki? Nie, kochanie, wóz policyjny. Taka dzielnica. Taki żarcik. O właśnie, Krzysztof MSK pisze, zrób sobie chłopie inne tło, bo jest tragicznie ciemne i mało atrakcyjne. Ani ja nie jestem atrakcyjny, ani moje tło nie jest atrakcyjne, ale to co mówię jest atrakcyjne. I sobie słuchaj, albo chcesz pooglądać kolorowe rzeczy, to włącz sobie National Geographic albo Fish Planet. I tam masz atrakcyjne tło. Agnes Persil, masz urodziny 3 kwietnia. Kochana, to może zaimprezujemy razem, co? Ja się tam przyjadę do tego twojego Hanoweru, Düsseldorfu czy innej Köln, gdzie mieszkasz i możemy coś porobić. Czemu nie? Ja mam akurat urlop sobie wziąłem na ten tydzień. Urlop w sensie takim, że mówiłem, że nie będę robił nic. Po prostu mam zamiar spędzić ten tydzień gdzieś. A nie, bo za Gusiem jestem umówiony w urodziny. No nie przyjadę. Ale mogę przyjechać później. Fajna muzyka, nie? Czekajcie, bo komentarze przyglądam. No. Muzyka fajna. To już wam powiem. Muzyka, która leci w tle, to jest autorska muzyka nagrana przez jednego z widzów, który nagrywa od wielu lat swoją muzykę. To jest akurat kawałek muzyki medytacyjnej, którą sam stworzył. Takich utalentowanych widzów na kanale mam. Nie mogę powiedzieć, że mam, w sensie posiadam, ale tacy do mnie przyszli. To fajnie. O, Agnes Persi tam ze świeczką już dawno daliśmy radę. O, pisze, Dawid Furman pisze, przepraszam, że cię obraziłem na Facebooku, ale, no właśnie, Dawid Furman, ale nawet nie wiem, gdzie mnie obraziłeś, czy jak, a po drugie, jak już mówiłem wcześniej, mnie się nie da obrazić. Przewalone, co? No Jakubowskiego się nie da obrazić. No nie. No nie. Nie i już. I wiecie co, jeszcze wracając do tematyki związanej z Południową Afryką, bo ona mi naprawdę siedzi teraz w głowie. Dzisiaj czytałem taki artykuł, w którym na internecie, w którym biały, w sensie koloru skóry, biały pisarz z Południowej Afryki napisał taką odezwę, mówiąc do Europejczyków, w sensie do Polaków, do Czechów, chyba do Węgrów też, że w latach 60., 70. i 80. Południowa Afryka przyjmowała masę uchodźców z tych krajów, w sensie Polski, Czechosłowacji i Węgier, którzy uciekali przed komunizmem. I faktycznie w Południowej Afryce mieszka na przykład spora Polonia, zwłaszcza ta Polonia antykomunistyczna, która uciekała z kraju przed komuną. I napisał, że skoro my przyjmowaliśmy was wtedy i wtedy wam pomogliśmy, to może wy teraz przyjęlibyście białych farmerów na swoje terytorium. To nie jest głupi pomysł. Kurczę, powiem wam, że gdyby biali farmerzy z Południowej Afryki dostali możliwość zamieszkania w Polsce i objęli na przykład PGR-y, stojące już w tej chwili leżące odłogiem PGR-y, po tylu latach, prawie 30 lat, jak wiele PGR-ów upadło. Uwierzcie mi, południowoafrykańscy farmerzy zrobiliby z tych PGR-ów w ciągu kilku lat fantastycznie funkcjonujące i dochodowe gospodarstwa rolne. To też mogłaby być metoda. No. Ja jestem za. Ja jestem za. Jeszcze wam chciałem coś mówić. Coś miałem... To jest efekt Jakubowski w moim wieku nierobienia notatek. Coś miałem, przed nagraniem miałem, że właśnie będę wam opowiadał na samym końcu o tym. I mi umkło było. To 2 euro. No. Że żur będę robił, no to tam to pamiętam, że miałem robić żur. I będę robił żur na podsmażany na kiełbasie kupionej w polskim sklepie dzisiaj. Dobra. A, o śniegu wiem miałem mówić. Słuchajcie, bo jest taka w ogóle akcja, że ostatnio przez kilka dni temu, znaczy to tydzień temu czy dwa tygodnie temu, zamordowano w Wielkiej Brytanii byłego szpiega rosyjskiego, który mieszkał w Wielkiej Brytanii i posiadał brytyjskie obywatelstwo. Zamordowano go trucizną i został otruty razem z córką, z którą spędzał akurat wieczór i jedli na mieście kolację w restauracji i tam zostali otruci. Jest afera cała.
A Teresa May skacze jak taki ratlerek do owczarka niemieckiego. Owczarkiem niemieckim w tym przypadku jest Putin. Wygrażając się, że nikt nie będzie mordował brytyjskich obywateli na terenie Wielkiej Brytanii, wraz zwłaszcza. No po pierwsze, to był Rosjanin z nadanym obywatelstwem, ale wiecie co, do czego zmierzam? Mnie to wygląda na takie prowokowanie wojny i konfliktu, bo stosunki między Wielką Brytanią a Rosją są tak zaostrzone w tej chwili, że Rosja wydaliła większość brytyjskich dyplomatów z Moskwy. W odwecie za to, że Wielka Brytania wydaliła część rosyjskich dyplomatów z Londynu. Mamy syberyjską zimę teraz tak naprawdę, bo dzisiejsze minus 10 w Birmingham, naprawdę, minus 10, uwierzcie mi. Lodowe chodniki, zawiecie śnieżne w całej Anglii i już trzeci taki napad zimy w ciągu paru miesięcy. Już się zaczynamy tutaj śmiać. Krążą dowcipy, że w ten sposób, że Rosja używa jakiejś tajemniczej broni, która nie będzie spuszczać bomb, tylko spuści na Wielką Brytanię syberyjskie mrozy i to spowoduje, że Wielka Brytania klęknie prędzej czy później. To jest całkiem możliwe. Wierzcie mi, że tak. Trochę mrozu, trochę śniegu i Wielka Brytania jest sparaliżowana. Nie trzeba bomb. No. Hitler mógł się dogadać ze Stalinem i trochę syberyjskich zimy posłać zamiast swoich bomb i szybciej by Londyn zdobyli, niż mi się wydawało. Ale... No tylko czy nie wiadomo, czy o to chodzi. Królowa z Niemców pochodzi, pamiętajcie. Jarosław Urbacki piszesz. Hej Misiu, chciałbym terapię u ciebie. Nie mam pracy w Polsce już 2 lata. Myślę nad wyjazdem do UK. Ale trochę się boję, może dasz mi jakieś wskazówki. Jarosław Urbacki, to napisz do mnie na privie. Linka znajdziesz pod filmem do grupy Jakubowski 76 Gadam, bo lubię. Jedynym administratorem jestem tam ja, Michael Waldorf Kaperstein, więc znajdziesz mnie bardzo szybko i wbijaj na priv. I tam na privie pogadamy o rzeczach terapeutycznych, a nie, kochani, na w publicznej przestrzeni. O! Lechita z Walii pisze bardzo pocieszający komentarz. Michu, nic się nie przejmuj, że nie nagrywasz tematycznie, nie komentujesz światowych aktualności. Dla mnie i pewnie dla wielu innych twoich wiernych widzów najważniejsze, że jesteś, informujesz co u ciebie. Bardzo to sobie cenię, że pomimo wielu zajęć znajdujesz czas i siłę, by nagrywać i cieszyć nas swymi filmikami. Powodzenia z realizacją radia, czytania książek, fantastyczny pomysł. Dziękuję, Lechita z Walii. I jestem naprawdę przekonany o tym, że spora część z was widzowie myśli podobnie. No, ja po prostu realizuję kolejne w swoim życiu marzenie. A co? Kto mi zabroni? Jak to było w tym filmie Ziemia Obiecana też, bo nawet moja mama ostatnio mówi Michael, do mnie mówi Mike, bo ona już mnie Michael nazywa. Michael, ale przecież ty nie masz pieniędzy na otwarcie radia, takiego radia, w sensie ona myślała, że to trzeba jakieś mi nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby to tworzyć. Chodziło jej o, że kapitału nie ma takiego wielkiego. A ja mówię, mamo, to radio tworzy kilka osób już w tej chwili. Jestem ja, ten, ta. Ja nie mam nic, on nie ma nic, ona nie ma nic, czyli w trójkę mamy wystarczająco dużo, żeby stworzyć radio. Tak samo było, to jest parafraza ze Ziemi Obiecanej, z filmu właśnie. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic, więc w trójkę mamy tyle, żeby wybudować fabrykę. No więc budujemy radio. Wszyscy budujemy to radio. No, fajna muza, powiem wam, bardzo uspokaja. A w ogóle to świeczka jest. I na poniedziałek wam życzę świeczkowo dużo dobrej energii, dużo światła. Zwłaszcza teraz w ten zimowy czas, to bardzo ważne. No. Życzę wam udanego poniedziałku i jak zawsze tego, żeby was nikt w ten poniedziałek nie wkurwił, kochani. A nawet jeśli, to uśmiechnijcie się do niego i błogosławcie mu. Życzę mu wszystkiego dobrego. No. Świeczunia. Świeczunia. Piesia śpi, świeczunia się pali, muzyka gra, a ja idę robić mój żur na moim własnym zakwasie. Zrobię sam kiszę zakwas, sobie robię. Diana Stevens, to dla ciebie. Sam robię zakwas na żur. Mogę przywieźć do Londynu do ciebie, proszę bardzo. Przywiezę ci hektolitry. Całą cysternę, jak chcesz. No, też tak może być. To się zdarza w najlepszych rodzinach. Więc będę woził żur po Wielkiej Brytanii. Jeszcze żurem zacznę handlować. Tak, no bo ja. Nie, na razie się skupmy się na radiu. Dobra, zaczynam mieć głupawkę, kochani. A nie chcę, bo jak się rozkręcę przy głupawce, to może być niebezpiecznie. To głupawkę sobie zrobimy jutro.
jutro akurat mam dzień odpoczynku, od terapii, od wszystkiego, od życia też. Więc pewnie będę nagrywał coś bardziej na luzie niż dzisiaj. Wiesz, że tak było luźno, nie? No. Kochani, wszystkiego dobrego w nowym tygodniu, udanego poniedziałku, żeby wam było ciepło pomimo mrozów. Tego wam najserdeczniej życzę. Ja, Jakubowski. I pamiętajcie o podpisaniu petycji. Linka znajdziecie na Facebooku w grupie Jakubowski 76 Gadam Polubię. A linka do Jakubowskiego 76 Gadam Polubię znajdziecie pod filmem. Pozdrawiam serdecznie. A, i jeszcze chcę tylko dodać, że w kolejnym odcinku będę reklamował mojego adoptowanego ojca, który postanowił mieć swój kanał kulinarny, no więc poświęcę mu też trochę czasu, żeby go rozreklamować, bo chłop zaczął fajnie gotować i fajne potrawy reprezentować i prezentować na swoich nagraniach wideo w YouTube. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Pa, pa.